Pani Bożena Kamińska, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury. Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Ta nazwa się ciągle myli, ale już się chyba na dobre powinna utrwalić. No właśnie, skoro jesteśmy w Suwalskim Ośrodku Kultury, jakby, to zapytajmy, na co pani zaprasza w najbliższym czasie? No, nasz impresaryjny kalendarz jest bardzo bogaty, jak również wydarzenia, które są zorganizowane, jak również przeprowadzone przez uczestników i instruktorów funkcjonujących w Suwalskim Ośrodku Kultury, jak również mamy propozycje impresariatu zewnętrznego, czy to organizowanego przez nas samych, czy również przez agencje zewnętrzne, które przyjeżdżają z dużymi widowiskami do Suwalskiego Ośrodka Kultury. Nam rok 2016 zaczął się bardzo dobrze. Mamy pełną salę na naszych przedstawieniach, na naszych propozycjach, czy to przez nas organizowanych. Chcę tylko powiedzieć, że jeszcze przed nami kolejne dwa widowiska. 3 marca Królowa Śniegu, które są zrealizowane w takiej wspólnej kooperacji instruktorów od choreografii, reżyserii i tańca Suwalskiego Ośrodka Kultury. Na scenie występują dwa zespoły taneczne Akademii Dance pana Michała Nikolowa i również zespołu Fleksik pani Jagody Tylendy w reżyserii pani Iryny Popowej. Od niespełna 2 miesięcy 8 spektakli, 4,5 tysiąca osób na widowni, pełne widownie, które zapełniają się podczas tego widowiska. Ja miałam przyjemność od początku do końca to widowisko obejrzeć wczoraj. I jestem pod ogromnym wrażeniem, byłam bardzo wzruszona, że mamy wysoki poziom prezentujący w zakresie tańca, jak również można powiedzieć teatru i scenografii przez naszych instruktorów. Zapraszam na to widowisko koniecznie. Przypominam, całe że rodziny. Pani Irena Popowa to jest ta pani choreograf z Ukrainy, o której tutaj dużo kiedyś pisano, o której pracy mówiono, ale ona się sprawdziła jako dobra profesjonalistka. Tak, oczywiście ja chcę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślę, że instruktorzy, którym też pomaga, wspiera ich w różnych choreografiach ich zespołów, jak również to, że sama tworzy, reżyseruje ten spektakl, między innymi to jest jej reżyserii, jest jej scenografia, pomysły na kostiumy, które są przepiękne, tak jak wszyscy tutaj oglądają i są pod wielkim zachwytem, że to są na najwyższym poziomie spektakle, których nie powstydzilibyśmy się przedstawiać na terenie naszego kraju, a jak również i za granicą. A w najbliższą niedzielę żar Bułgarii także, prawda? To jest rzecz, która już tutaj była prezentowana na scenach waszych, która cieszy się ogromnym powodzeniem. Tak, to też jest nasza produkcja, spektakl muzyczno-taneczny, wyreżyserowany tutaj również przez pana Michała Nikolowa we współpracy z kierownikiem zespołu pieśni tańca Suwalszczyzna, panią Małgorzatą Wojdełko, jak również szefem kapeli Suwalszczyzna, panem Krzysztofem Krzesickim. Świetny spektakl, który się doskonale sprzedaje, który został tutaj zrealizowany przez nas przy pomocy środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak również przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Ale w tą niedzielę bardzo gorąco i serdecznie zapraszam wszystkich miłośników muzyki klasycznej, bo mamy o godzinie 18 koncert naszej orkiestry kameralnej wraz z 4 tenorami, czyli Zimne Dranie. Myślę, że będzie to przepiękne widowisko muzyczne, które udoskonali tutaj w szczególności, jeżeli chodzi o oprawę muzyczną przez tych 4 tenorów, a we współ z naszą orkiestrą będą stanowili doskonałą propozycję dla naszych mieszkańców i również gości, którzy będą przebywali w tym czasie u nas w mieście. Więc to jest na niedzielę 21 lutego.
Również marzec rozpoczyna się bardzo dobrze, bo w marcu mamy propozycję taką bardziej rozrywkową, to jest Teatr Hrabi z impresariatu zewnętrznego. Wiemy, że, przepraszam, Kabaret Hrabi. Kabarety dosyć dobrze tutaj nam się sprzedają, ale mamy też propozycje naszych kolejnych produkcji teatralnych. To jest Zimny Bufet, gdzie grają instruktorzy Suwalskiego Ośrodka Kultury, teatralnicy bardzo się dobrze odnajdują w rolach teatralnych, w rolach aktorskich, doskonale je grają i tu też te przedstawienia cieszą się dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców. Mamy zewnętrzny impresariat, myślę, że który tutaj wyjątkowych koneserów opery zadowoli, a mianowicie Nabucco, opera, która przyjeżdża do nas z Włoch, z obsadą również włoską. Myślę, że koneserom tej muzyki i tego gatunku muzycznego będzie to bardzo odpowiadało i będą z tego również bardzo zadowoleni. Czyli zamykając ten wątek, możemy stwierdzić chyba tak, że wreszcie przy Bałkach doczekaliśmy się takiego profesjonalnego ośrodka kultury, który świadczy usługi kulturalne na pewnym poziomie, nie gorszym niż w Białymstoku czy w Warszawie. Absolutnie. Ja uważam, że te opinie, które zbieramy z zewnątrz, od osób przyjeżdżających spoza Suwałk, ale jak również od naszych samych mieszkańców, no, są bardzo zadowoleni, że nie muszą nigdzie udawać się w kierunku Warszawy czy Białegostoku na spektakle, bo te również produkcje własne, które przedstawiamy, jak również impresariat, który funkcjonuje wewnętrzny i zewnętrzny, absolutnie trafia do ich gustów, do ich oczekiwań i są z tych propozycji zadowoleni, o czym świadczą pełne sale. Naprawdę, jeżeli ja komuś mówię, że wystawiamy w ciągu 2 miesięcy 8-10 spektakli naszej produkcji i mamy pełną salę 600 osób, jest to ponad 5 tysięcy widzów, którzy przychodzą na to przedstawienie w przeciągu 2 miesięcy, to naprawdę pokazujemy, że potrzeba na odbiór sztuki jest. Oczywiście. I brzmi prawie niewiarygodnie. I brzmi niewiarygodnie, że te sale są pełne, bo niektórzy się mają problemy albo mówią, że no nie wiedzą, jak to jest możliwe, że my mamy 20 propozycji w miesiącu i te 20 propozycji odbierane są przez wszystkich naszych tutaj przychodzących ludzi z wielką satysfakcją, jak również z wielkim zainteresowaniem, co potwierdzają sprzedaże naszych biletów i pełne sale, na których gościmy naszych widzów. No to tutaj pani poseł pełne zadowolenie, dużo optymizmu. W kraju mamy czasy trochę burzliwe, trudne. Jest pani w tej chwili posłem działającym w opozycji. Jak się w tej opozycji żyje? Oczywiście polityka wygląda zawsze tak, że raz się jest w opozycji, raz się jest w obozie rządzącym. Miałam tą możliwość w pierwszej kadencji swojego posłowania, czyli w 7. kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pierwszy raz zafunkcjonować i byłam po stronie obozu rządzącego, więc wiem, jak to również wygląda. Teraz jest zmiana i jestem po tej stronie opozycji. Co prawda jest to trochę inna zmiana, dlatego że my rządząc jako Platforma Obywatelska rządziliśmy zawsze z koalicjantem, czyli z Polskim Stronnictwem Ludowym. To jest inne rządzenie, jeżeli jest w koalicji, bo trzeba słuchać trochę też innej strony, trzeba umieć iść na kompromisy, również znajdować wspólne punkty porozumienia. W przypadku takim, w którym my teraz jesteśmy, od ostatnich wyborów parlamentarnych, no, strona rządząca, czyli Prawo i Sprawiedliwość z innymi ugrupowaniami prawicowymi tak naprawdę nie tworzą żadnej koalicji. To jest jedna partia, która przejęła władzę, ma większość w Sejmie i tak jak obserwuję to, mam porównanie, to rzeczywiście pełna władza w jakim stopniu, można powiedzieć, trochę ludzi deprawuje, czyli to poczucie takiej
pewności powoduje, że występuje taka duża doza, w mojej ocenie, również braku szacunku do innych, takiej trochę buty, takiej pewności, nie liczenia się z opinią opozycji, ale również i z opinią publiczną, bo jak obserwujemy, wiele ustaw to nie są ustawy rządowe, tylko ustawy, projekty poselskie. Chcę Państwu zwrócić uwagę, że no po to jest ścieżka wybrana poselska, bo ją można procedować zdecydowanie szybciej i można nawet na jednym posiedzeniu odbyć 3 czytania i przyjąć ustawę bez żadnych konsultacji, bez żadnych opinii innych instytucji, które są związane z daną dziedziną życia społecznego. W mojej ocenie jest to niezłe, bo projekty rządowe charakteryzują się z tym, że trzeba przejść tą ścieżkę legislacyjną, ścieżkę spotkań z przedstawicielami różnych ugrupowań społecznych, których dotyczy zmiana. Są nawet bardziej dopracowane. Są bardziej dopracowane. Jest ten dialog społeczny przede wszystkim, o którym tak często mówimy, że brakuje i że często stawiamy instytucje pod ścianą już zmieniając prawo, a często mówimy, że to prawo ma im służyć, a potem się okazuje, że im szkodzi. Mamy tego przykłady. Ale jeśli spojrzeć na sondaże, to one są ciągle optymistyczne dla PiS-u. To jest prawie 40% ostatnio ludzi, którzy deklarują głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość, czyli krótko mówiąc, PiS ma się dobrze. Panie redaktorze, ja mam duży dystans do sondaży, bo sondaże niejednokrotnie pokazywały dużą przewagę pewnych ugrupowań czy pewnych liderów ugrupowań w wyborach, a wynik był zupełnie odmienny. Natomiast też trzeba mieć na uwadze, że to są dopiero 3 miesiące rządów Prawa i Sprawiedliwości. Te obietnice, które zostały złożone w trakcie kampanii wyborczej, one są naprawdę daleko idące i wszyscy oczekują spełnienia ich. My tutaj jako opozycja bardzo się temu przyglądamy, również zwracamy uwagę, że pewne deklaracje, które były składane, nie do końca są realizowane, między innymi jeżeli chodzi o program 500+ na każde dziecko, bo teraz się okazuje, że to nie jest każde dziecko, tylko każde kolejne, a nie wiadomo też od którego momentu się liczy to kolejne, bo jak się okazuje, można mieć 4 dzieci i na żadne nie dostać tych 500 zł, bo jeżeli pierwsze ma 20, drugie 19, trzecie 18, a to czwarte ma 10, to ono też nie dostanie, bo się okazuje, że ono właśnie jest tym pierwszym, które nie dostanie, pomimo że jest tym czwartym, więc jest to bardzo skomplikowane i ta interpretacja przyznawania tych środków uważam jest krzywdząca, bo tak naprawdę 3 miliony rodzin i dzieci zostało tutaj zdyskryminowanych, którzy nie dostaną ani złotówki z tego programu i ja uważam, że to nie jest w porządku. Jeżeli to miało być na dzieci, to każde dziecko powinno z tego programu coś dostać, tym bardziej, że każde dziecko kosztuje każdą rodzinę, jeżeli chodzi o wykształcenie, utrzymanie i również inwestycje w jego przyszłość. Ale zwolennicy tego programu mówią, że no PiS to wymyślił, że PiS jest tutaj prospołeczny bardzo wyraźnie, że to miało tyle lat i tyle szans na to i jednak gdzieś tam z boku ten problem zostawał. Panie redaktorze, nie zgodzę się z tym. Ja się bardzo cieszę, że Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje politykę prorodzinną, bo to jest bardzo istotne w naszym kraju. Ja też chciałabym, żeby ta polityka prorodzinna w kwestii wspierania dzieci, w kwestii również zasiłków rodzinnych była zdecydowanie większa, ale nie jest prawdą, że Platforma Obywatelska z Polskim Stronnictwem Ludowym przez 8 lat nic nie zrobiła. Zrobiła bardzo dużo, bo 39 miliardów złotych zostało przeznaczonych w inwestycję prorodzinną. Z tym się wiążą przedszkola, żłobki, do których dostęp był bardzo ograniczony wcześniej, doskonale o tym wszyscy wiemy. Z tym się wiążą wydłużone urlopy rodzicielskie, urlopy tacierzyńskie, które żeśmy my wprowadzili. Również 1000 złotych na każde urodzone dziecko od
stycznia 2016 roku, czyli od tego roku, ale uchwalone zostało to w tamtej kadencji, czyli za czasów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przykro mi bardzo słyszeć, że się nic nie zrobiło, bo tutaj teraz nowa władza rządząca taki przyjęła model informowania społeczeństwa i taką retorykę. Ja uważam, że należy mówić o tym, co zostało zrobione również dobrze i na rzecz naszego społeczeństwa. Ja uważam, że zostało zrobione. Oczywiście oczekiwania ludzi są bardzo duże i trzeba tą politykę prorodzinną wspierać. Myślę, że ten element, który teraz został tu wprowadzany, on jest bardzo dobry, tylko jest krytykowany przez nas, że nie dotyczy wszystkich dzieci. Ja uważam, że konstytucja mówi o tym, że prawo dla obywateli naszego kraju ma być równe dla wszystkich, a w mojej ocenie ta ustawa i ten program niestety dyskryminuje część obywateli, czyli 3 miliony dzieci i osób. Mało tego, są pokrzywdzone w mojej ocenie również osoby, które wyjątkowo potrzebują wsparcia rządu i państwa, między innymi matki samotnie wychowujące dzieci, które z tego progu dochodowego, jeżeli przekroczą po prostu te 840 zł na osobę, nie dostaną już też tych 500 zł, więc dla mnie jest to mocno krzywdzące, gdzie rodziny, które mają dwójkę dzieci, a zarabiają naprawdę duże pieniądze, pracując w różnych korporacjach międzynarodowych, bez problemu te środki dostaną i oni tak naprawdę ich nie potrzebują, bo oni wprost mówią, że oni nie potrzebują, ale oni je wezmą. Oni mówią, że jeżeli im się należy, to oni wezmą, a ci, co naprawdę będą potrzebowali, to w dużej mierze nie dostaną, więc w mojej ocenie jest to nie do końca dobrze przemyślany program, który powinien wspierać przede wszystkim najbardziej potrzebujących i jeżeli mówimy o inwestycji w dzieci, to każde dziecko tej inwestycji potrzebuje. Wróćmy do samej Platformy Obywatelskiej. Nazwiska wielkie zniknęły, sporo takich nazwisk. Jest nowy przewodniczący Platformy, jest nowy sekretarz generalny. Czy ta formacja polityczna ma szansę na to, by odrodzić się, by zdobyć znów zaufanie społeczne i żeby w przyszłości rządzić? Absolutnie jestem przekonana, że ta formacja ma duży potencjał. Widzimy również po tym potencjale, który jest w parlamencie, w Sejmie, jest pewna grupa młodych posłów albo posłów, którzy może wcześniej nie byli tutaj eksponowani na szklanym ekranie, ale mają ogromną wiedzę, ogromny zapał i chęci do pracy. Naprawdę ciężko pracujemy jako opozycja, żeby przygotowywać się do zajmowania stanowisk i zadawania pytań i również odnoszenia się do wszelkich zmian i projektów poselskich Prawa i Sprawiedliwości. One wchodzą ad hoc często, bardzo w ostatniej chwili pod obrady Sejmu i ta praca taka nagła, jak przyjeżdżamy do tego Sejmu czasami, nas mobilizuje od rana do późnych godzin nocnych, bo trzeba to szczytać i się do tego przygotować. Wiele jest osób tutaj bardzo zaangażowanych i pełnych tu również wielu takim pomysłom, które spowodują moim zdaniem również pewne takie nowe otwarcie się na dialog społeczny. Dla mnie to jest podstawa w polityce, żeby rozmawiać z ludźmi, ich słuchać i umieć reagować na ich potrzeby w odpowiednim czasie i stanowić takie prawo, żeby ono to im gwarantowało. Czyli jest taka potencjał, taki jest. Jest, no absolutnie jestem co do tego przekonana i mam to doświadczenie i spotykam się z koleżankami i kolegami co drugi tydzień w parlamencie, więc absolutnie z pełną odpowiedzialnością to stwierdzam. Również jest środowisko około polityczne, takie, które wspiera, które chętnie tutaj daje nam wskazówki, z nami chce współpracować, prowadzić dialog. Pomysł nowego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, pana Grzegorza Schetyny na
budowanie w regionach, w swoich środowiskach klubów obywatelskich, kontynuowanie tych spotkań, właśnie dialogu społecznego dotyczącego różnych zmian w naszym kraju, myślę, że jest doskonałym pomysłem, żeby to dobrze zafunkcjonowało, żeby można było z ludźmi rozmawiać zupełnie tutaj otwarcie na wszystkie problemy i tematy. Jest propozycja niedługo również wspólnego spotkania dotyczącego konwencji Platformy Obywatelskiej, na której będzie przyjęty program działania na przyszłe lata. I myślę, że jeżeli się wszystko tutaj dobrze z założeniami zrealizuje, jesteśmy w stanie przede wszystkim odzyskać zaufanie społeczne. Moim zdaniem to jest najistotniejsze. I wtedy zaczną się zmieniać te słupki w sondażach. I wtedy zaczną się zmieniać słupki na pewno w sondażach, ale najistotniejszą jest kwestią, żeby odzyskać tą wiarygodność, z ludźmi rozmawiać, przedstawiać im. Ja oczywiście myślę, że za mało przekazywaliśmy informacji jednak, ile dobrych zmian zostało zrobionych za czasów 8 lat rządzenia Platformy Obywatelskiej i Prawa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oczywiście nie uniknęliśmy jakichś błędów. Można było więcej, można było coś lepiej zrobić, trzeba to naprawiać, ale no, trzeba umieć wyciągać z tego wnioski i zmieniać to, żeby był spokój, żeby ludzie nie byli podzieleni, żeby ludzie chcieli ze sobą współpracować, chcieli ze sobą rozmawiać, a niestety to, co ostatnimi czasy obserwujemy, to ludzie zaczynają być podzieleni, nie chcą rozmawiać o polityce. Jeżeli się porusza temat, wynikają różne niesnaski i kłótnie, czyli jest to wskazówka na złe funkcjonowanie jakby sceny politycznej. Często dotyczy to rodzin nawet, te podziały tak, są to takie, oczywiście. Jak kiedyś były. A proszę mi powiedzieć jeszcze na koniec, bo była Pani w ubiegłej kadencji w Komisji Obrony Narodowej i bardzo mocno się zajmowała Pani losami tutaj Suwalskiego Wojska. No, w tej chwili jest taka nowa wiadomość, że oto PiS spowoduje, że tutaj to wojsko będzie, wróci w takiej rozbudowanej formie i będzie go dużo więcej. No, miejscowi ludzie się tym interesują. Czy ma Pani jakiś ogląd swój na tą sprawę? Panie redaktorze, ja w tamtej kadencji byłam członkiem Komisji Sejmowej Obrony Narodowej i również w tej kadencji jestem członkiem między innymi Komisji Obrony Narodowej. Należę również do innych podkomisji, które funkcjonują w ramach tej komisji, jak również do ZP NATO. Ja już w tamtej komisji, będąc w tamtej kadencji, zgłosiłam chęć ponownej wizyty komisji w Suwałkach na terenie 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej. Wiemy, że podczas tamtej kadencji udało nam się zorganizować posiedzenie tej komisji, przedstawić infrastrukturę i możliwości, które były przesłankami do podjęcia decyzji przez wówczas ministra obrony narodowej pana Tomasza Siemoniaka i wicepremiera o tym, że wojsko w Suwałkach zostaje, bo to jego decyzja spowodowała, że zmiany, które zachodziły w planach funkcjonowania naszego wojska na przyszłe lata, wcześniej nie przewidywały pozostawienia 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach, to jego decyzją z maja 2015 roku wojsko w Suwałkach zostało. I również kolejna wizyta, która miała tutaj miejsce pana ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka, również potwierdzała, on takie deklaracje składał, że dostrzega potrzebę doinwestowania w nowoczesny sprzęt naszej jednostki wojskowej, jak również wsparcia, jeżeli chodzi o kwestie etatów i szkolenia na terenie naszej jednostki. A to skąd ten taki ruch nagle ze strony PiS-u, że dość tych wizyt, dość tych dyskusji, wojsko jest, będzie,
No to jakby trzeba zapytać tą drugą stronę. Ja tylko mogę powiedzieć, że nadal podtrzymuję swoje stanowisko, że jeżeli coś jest kontynuowane, dobrze rozpoczęte przez tamtą władzę, czyli przez Platformę Obywatelską, a i dalej jest to kontynuowane przez Prawo i Sprawiedliwość, to ja tylko po prostu cieszę się, że nasze rozpoczęte dobre programy i dobry kierunek działania jest kontynuowany, bo ja absolutnie uważam również, że jeżeli jest coś kontynuowane, jest dobrze robione teraz również przez władzę rządzącą, to ja nie mam tu nic przeciwko. Wręcz przeciwnie, uważam, że to, co dotyczy w szczególności naszego regionu, naszego województwa, to ponad podziałami politycznymi wszyscy jesteśmy zgodni, żeby działać na rzecz jego rozwoju, żeby nie zastopować, czegoś nie zmarnować, nie zatrzymać, a już nie daj Boże zlikwidować. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.